Czy smartfony nas podsłuchują? Pewnie niejednokrotnie mieliście taką sytuację, że przeglądacie sobie Instagrama albo jakąś inną aplikację i nagle wyskakuje wam reklama. Ale wtedy zdajecie sobie sprawę z tego, że produkt, którego reklamę właśnie widzicie, dosłownie przed chwilą był przedmiotem konwersacji z waszym znajomym albo znajomą. No właśnie, czy to przypadek, czy może jednak nie? I telefony faktycznie cały czas nas podsłuchują, a później wyświetlają reklamy dostosowane do tego, o czym dosłownie przed chwilą rozmawialiśmy. Przekonajcie się, czy tak jest, razem ze mną, oglądając dzisiejszy odcinek na kanale Technostrefa. Na potrzeby dzisiejszego eksperymentu przygotowałem trzy różne smartfony. Mamy tutaj iPhone'a z systemem oczywiście iOS na pokładzie, mamy Xiaomi 11T Pro oraz najnowszego Samsunga Galaxy S22. Wszystkie te telefony są zresetowane do ustawień fabrycznych, nie jest zalogowane żadne konto na tych telefonach i za chwilę wspólnie utworzymy nowe konta, zainstalujemy aplikację Instagram, utworzymy tam również nowe konta i rozpoczniemy cały eksperyment, czyli będziemy wymieniać nazwy różnych produktów, no i zobaczymy, czy te telefony pokażą nam reklamy właśnie tych produktów. Sprawdźmy to! Ale zanim przejdziemy do eksperymentu, zastanawialiście się kiedyś, czy są jakieś sposoby, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo w sieci? Możecie na przykład skorzystać z takiej aplikacji jak NordVPN, która jest sponsorem dzisiejszego odcinka. Dzięki niej możecie zwiększyć prywatność i bezpieczniej korzystać z internetu. Wszelkie informacje, które wychodzą albo przychodzą do waszego urządzenia, są podwójnie szyfrowane, aby zwiększyć wasze bezpieczeństwo. NordVPN nie działa jedynie, gdy jesteście połączeni do domowego Wi-Fi, ale wszędzie, gdzie macie dostęp do internetu. Jednak bezpieczeństwo to nie wszystko, bo za pomocą NordVPN możecie uzyskać dostęp do zagranicznej oferty serwisów streamingowych czy tańszych subskrypcji, wakacyjnych lotów czy nawet rezerwacji hoteli. Specjalny promocyjny link znajdziecie w opisie pod tym filmem. Dzięki niemu możecie zyskać nawet 4 miesiące za darmo przy 2-letnim planie. A jeżeli NordVPN nie spełni waszych oczekiwań, to oferują oni zwrot pieniędzy w ciągu 30 dni. No dobra, ale teraz wracajmy do odcinka. Rozpoczynamy od konfiguracji Samsunga Galaxy S22. Materiały o tym smartfonie macie u nas na kanale, więc jeżeli jesteście tym zainteresowani, to zapraszam tam. Także, żeby wszystko było ok, konfigurujemy. Ok, zgadzam się. Jakby robię wszystko tak, jak jest jakby naturalnie, więc będę wyrażał na wszystko zgodę. Będę też wybierał szybką personalizację, bo podejrzewam, że większość osób tak robi. Czyli nie wczytuje się w te wszystkie regulaminy i tak dalej, tylko wszystko potwierdza, żeby jak najszybciej zrobić to, co mamy zrobić. Dobra, Instagram się pobiera, my się zabieramy za Xiaomi. Przechodzimy do konfiguracji iPhone'a teraz. Ok, mamy skonfigurowanego pierwszego tutaj, pierwsze konto i zaobserwujemy sobie proponowanych tutaj przez Instagrama ludzi paru, bo musimy mieć jakieś story do wyświetlania. I teraz zaobserwujemy sobie tutaj parę profili. Tu sobie możemy dodać zdjęcie profilowe, żeby nie było, że jesteśmy bezimienni. Wygenerowane oczywiście na stronie This Person Doesn't Exist. Czyli mamy, moi drodzy, Andrzeja, mamy Ryszarda i mamy Alfredosa. Słuchajcie, stworzyłem nowe konto iCloud i nowe konto Instagram i zaobserwowałem parę randomowych profili proponowanych przez Instagrama i już ktoś mnie zaobserwował, tak totalnie randomowo. I obserwujemy Joannę Jędrzejczyk oraz proponowane do tej osoby. O, czyli mamy, zobaczcie, kontekstowo są proponowane profile. Słuchajcie, mamy tutaj, jak widzicie, telefony skonfigurowane, świeże konta. Zaobserwowaliśmy na każdym telefonie po 30 profili z różnych kategorii. Znaczy niektóre się powtarzają, ale mniej więcej są różnych kategorii. Już mamy paru obserwujących. Alfred ma 5 obserwujących, Andrzej ma 3 obserwujących już, a niestety Ryszard Andrzejewski też ma 3 obserwujących. 4 nawet już ma, także spoko. Czy tutaj mamy napisane, że dostęp do mikrofonu na iPhone'ie, a na Samsung mamy od razu do robienia zdjęć i filmów, czyli w założeniu chyba też chodzi o mikrofon, ale sprawdzę, kliknę to, lokalizację, a i jest, osobny komunikat o nagrywanie dźwięku, więc oczywiście wyrażamy zgodę, znaczy oczywiście, no wyrażamy zgodę, no bo wiadomo, że jak ktoś chce korzystać aktywnie z social mediów, to musi ten mikrofon udostępnić, no i dodamy sobie jakąś tam relację do każdego tutaj profilu. W tym momencie zostawiam te telefony, one tu sobie są odblokowane i w tym momencie będziemy rozpoczynać dyskusję na różne tematy i będziemy wyraźnie rzucać różnymi nazwami produktów i zobaczymy, czy potem na Instagramie nam się te produkty wyświetlą. W trakcie tej rozmowy, w której siedzieliśmy, mówiłem, że Kacper ma kopra
i że musi go zgolić i że może czy kupi sobie maszynkę Gillette czy Wilkinson. Ale ty masz Koper. Może powinieneś kupić maszynkę Gillette na przykład, albo Wilkinson, albo inną, albo Braun. I po parunastu minutach na telefonie, co prawda nie tym testowym, tylko telefonie tutaj ziemowita prywatnym, wyświetliła nam się, jak widzicie, właśnie reklama Gillette Fusion. Więc no i tutaj ziemowit, który mówi, że nie wyszukiwał w ostatnim czasie Gillette ani nic. Także jak widzicie, jednak coś tutaj jest. Mamy kolejną reklamę maszynek, tym razem Wilkinson. To znowu nie jest telefon testowy, ale doszliśmy do wniosku, że może chcemy za szybko efektów na tych telefonach testowych, że może musimy ich trochę poużywać, żeby jakby no, te algorytmy zaczęły działać, ale na telefonie prywatnym jak najbardziej reklama się wyświetliła. Wilkinson, proszę bardzo, ja nie wyszukiwałem, mam OneBlade'a. Ale jest Wilkinson. Przed chwilą Alo wspominał o OneBlade'zie Philipsie i zobaczcie, od razu mamy reklamę i mówiliśmy też o goleniu Kopra, mamy reklamę golarki Philipsa. Co sądzisz o swoim laptopie? Czy wymieniłbyś na nowy laptop, czy tak, ten ci się podoba? Wymieniłbym na nowy, ponieważ ja jestem tutaj fanem MacBooków, ale takich MacBooków, w których się nie psuje klawiatura. Otwieram relację na iPhone'ie, w sensie Insta Story. Dobra, wchodzimy do Instagrama, no i przeglądamy sobie. O, proszę bardzo, jest od razu, pierwszy strzał i proszę bardzo, mamy to. Ale ja mówiłem o MacBooku Pro. No nieważne, no ale wyświetliła się reklama MacBooków, proszę bardzo. No dobra, na Samsungu na razie reklam nie ma. Hantle ćwiczenia, marbo, odżywki białkowe, białko. I proszę bardzo, białko też się pojawiło, jak widzicie. Piłki do biegania, koszykówka, piłka nożna. Sport. Co się wyświetla teraz? U mnie się wyświetlają jakieś reklamy streamingu merchy. O, jak sobie przeskroję relacje, to... O, przed chwilą też parę razy niestety już zdążyłem zamknąć, ale też miałem to na relacji. A ty przyznaj się, że jesteś osobą, która nigdy nie ogląda żadnych sportów. Dokładnie, jestem kompletnie niezainteresowany sportem, więc to, że mi się tutaj pokazało, no to nie mogło wynikać z tego, co ja na Facebooku robię. Wiosła, kajak, łódka, mazury. Decathlon. No w Decathlonie są rzeczy różne, takie, które kupowałem ja czasami związane z aktywnością fizyczną. Tak? Co kupowałeś? Kupowałem namiot w Decathlonie. O, masz namiot? Podążaj za marzeniami. Mówiliśmy o Decathlonie i o namiotach. O namiotach mówiliśmy, no, mówiliśmy o namiotach. Nie szukaliśmy co prawda diet, ale mówiliśmy, że szukamy w profili fit. Mamy reklamę tutaj cateringu dietetycznego, więc pod słowo fit to słowo kluczowe nam pasuje zdecydowanie. Przed chwilą ta sama reklama się wyświetliła u ziemowita i nikt z nas nie szukał w ostatnim czasie diety fit, a jak widać coś się pojawiło. Co teraz zróbmy? Teraz spróbujmy czegoś innego, co jeszcze nie było, żeby potwierdzić, że to faktycznie nie był przypadek. Jaka jest twoja propozycja? Na przykład szczoteczek do zębów jeszcze nie było. Dobra, szczoteczki do zębów i klocki Lego, tak? Dobra, uwaga, Oral-B. Jakie są jeszcze? Oclean, co jeszcze są za szczoteczki? Braun, Philips, Sonic Care. A ja myślę, że prostownica do włosów też by się przydała. Klocki Lego. By mi się przydało umyć sobie zęby, mam takie brudne zęby, niedoczyszczone, żółte. O zębach ktoś coś mówił. O, proszę bardzo! Przed chwilą Kacper, chodź Kacper, powiedz, co przed chwilą mówiłeś. Cóż, no jakby nie musieliśmy długo czekać, nie? Dosłownie przed chwilą. Przed chwilą mówiliśmy o wybielaniu żółtych zębów. I co jest wybielanie żółtych zębów? Nie, to jest akurat wyprostuj. A nie, rzeczywiście jest wybielanie, no. Wyprostuj, czy nie, no inaczej, zdjęcie mówi, pokazuje wybielanie, a napis mówi o prostowaniu, ale faktem... Ale o prostownicach też mówiliśmy przed chwilą, że musimy prostownicę też kupić, więc mogło tak usłyszeć. Przed chwilą wspominaliśmy o portalu e-obuwie, ale nam się wyświetliła reklama eko, ale właśnie butów. I dosłownie minutę czy dwie minuty po tym, jak rozmawialiśmy o e-obuwie, reklama e-obuwie na zupełnie innym telefonie niż ten, który trzymałem w ręku. Nadal oczywiście to są telefony prywatne, ale jak widzicie jest ten efekt, o którym mówimy. Telefony nas podsłuchują! Podsłuchują nas! To jest prawda! Myślałem, że tylko jedna, ale mam trzy reklamy butów z rzędu. Myślę, że to nie jest przypadek. Pierwsze buty, przejeżdżamy kawałek dalej. I zobaczcie, drugie buty Under Armour. I uwaga, jeszcze kawałek dalej. Tutaj była kurtka, ale jeszcze kawałek dalej. Kolejne buty 50 Style. A rozmawialiśmy dużo o butach przed chwilą. O, kolejne buty, a zobaczcie. Tak, buty, albo się najwięcej butów sprzedaje, albo po prostu Instagram stwierdził, że my poszukujemy bardzo tych butów. Ale pytanie, czy głośnik Bluetooth, czy słuchawki byś kupił?
Bo ja na przykład słuchawki bym jednak lepiej kupił, bo nie lubię zakłócać ludziom przestrzeni, jak są na przykład na spacerze. A niektórzy tak robią, że chodzą, schodzą z tymi swoimi głośnikami Bluetooth i robią imprezę. No JBL przecież najlepszy jest, nie? Podobno. Ktoś powiedział kiedyś, że JBL. No, proszę bardzo, była mowa o głośnikach i mamy głośniki kolumny podłogowe, co prawda. Ja mówiłem o głośnikach Bluetooth, ale są kolumny podłogowe. Nie, no, to się nie dzieje. To jest po prostu, no nie. Znaczy warto też zwrócić uwagę, że telefon tak sobie leżał, czyli był odblokowany. Kolejny głośnik, proszę bardzo. Marshall. Marshall głośnik ze słuchawkami. No, czyli... To jest na testowym telefonie nam się wyświetliło w końcu. Tak. Mamy sukces, proszę państwa. Wyświetliło nam się na testowym telefonie, jak widzicie lub nie. To jest iPhone, który był skonfigurowany na świeżo. I mamy tutaj właśnie reklamę. Czyli na razie po otwarciu pierwszy raz aplikacji Instagrama na iPhone'ie od razu się zaczęły wyświetlać reklamy. Po czym jak przewinąłem wszystkie reklamy na tym iPhone'ie, to przestały się w ogóle wyświetlać praktycznie reklamy. Zdarzają się pojedyncze, ale nie kontekstowe, nie o tym, o czym rozmawialiśmy. Natomiast zarówno na Xiaomi, jak i na Samsungu w ogóle się nam reklamy nie wyświetlają na story Instagramowym. Wyświetlają się na feedzie, ale też nie związane z tym, o czym mówimy w danym momencie. I na moim prywatnym telefonie również się wyświetlają reklamy, ale nie dostosowane do tego, co mówimy aktualnie. Na razie co? No poczekamy, może te telefony, zaobserwujemy więcej profili na każdym z telefonów i poczekamy może z dzień i zobaczymy, jak to jutro będzie wyglądać. Czy jutro się powtórzy ta sytuacja, czy może jednak coś się zmieni? Może aparat dla ciebie? Jaki aparat? Na przykład filmów z Sony. Sony FX? Myślimy o tym, nie? Nad aparatem nowym. Aparatem nowym. Aparat nowy by się przydał zdecydowanie, no. Aparat. Mówiliśmy o aparacie i kamerach, nie? Tak, to wyskoczył. No, to było. Pokaż tam ładnie, ładnie. Jest reklama aparatu. A ja bym do Chorwacji poleciał. Chorwacja. Samolotem czy samochodem? Samolotem. Lecimy tutaj, bierzemy hotel. Tutaj. A może na Booking zamówimy ten? Albo na Airbnb może będzie taniej. Na Airbnb może też, ale na Booking by można zamówić i wynająć coś tam za tanie pieniądze. Ale takie all inclusive. Dobra, czy jakieś wycieczki są? Jest samolot i Wizzair jest. O. Zupełnie nie to, czego się spodziewaliśmy. Ale samolot, ale Pilot Academy jest. Lecimy, nie? O, pokaż. Reklama wycieczki jest. Reklama aparatu 30 lat 0%. Dobra, okej, okay. No to teraz jakby już zaczyna się znowu potwierdzać, niestety. No tak. O, patrz do Kataru. No zobacz, przypadkowo jest samolot. Gdzie jesteś? Samolot mamy znowu. No i czy to jest przypadek? Czy ty szukałeś czegoś ostatnio o samolotach? Dlaczego mam reklamy OC i AC, skoro nawet nie mam samochodu? Ej, ale... Bo przed chwilą była mowa o Kuprze. U Ziemowida też się wyświetliła Kupra, jak widzicie, mimo że nie w ogóle nie szukał nic na temat samochodu. Myślę, że czas na podsumowanie. Nasz eksperyment trwał cały jeden dzień, jakby zdarzyły się różne rzeczy podczas tego całego dnia. Jeżeli chodzi o te świeże telefony skonfigurowane, no tutaj faktycznie trzeba przyznać, że ten efekt był w bardzo małym stopniu widoczny lub prawie w ogóle niewidoczny na tych nowych telefonach, ale może to wynikać po prostu z tego, że te algorytmy albo jeszcze po prostu nie wczytały się aż w tak nasze preferencje, albo też z tego, że po prostu na świeżych kontach, na świeżych telefonach oni z tymi reklamami nie chcą być tak bardzo nachalni, żeby po prostu nie odrzucić nowych użytkowników, szczególnie, że założyli też nowy profil na Instagramie, więc trudno, żeby nowy profil był zalany nagle reklamami. Natomiast na naszych prywatnych telefonach, jak widzieliście, ten efekt jak najbardziej występował, czyli mówiliśmy o czymś, no i po chwili wyskakiwały nam reklamy kontekstowe, czyli związane z tym, o czym mówiliśmy. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że to wszystko najprawdopodobniej jest gdzieś tam opisane i zawarte w regulaminach, czy to Instagrama, czy to Facebooka, czy innych aplikacji. Wyrażamy zgodę na używanie mikrofonu, co prawda do wrzucania relacji, ale to nie oznacza, że ten mikrofon nie może być także wykorzystywany w innych celach. Także musicie mieć to na uwadze, że korzystamy, już mówiliśmy o tym parę razy, ale powtórzę to jeszcze raz, że korzystamy z social mediów za darmo, ale za darmo to jest tylko w cudzysłowie, bo tą ceną, jaką płacimy za korzystanie z tych wszystkich aplikacji, jest właśnie nasza prywatność, nasze preferencje reklamowe, które są potem po prostu sprzedawane właśnie reklamodawcom, którzy dają nam spersonalizowane reklamy, które niestety trafiają do naszej podświadomości i często są, no, dużo bardziej skuteczne niż takie ogólne reklamy.
I co więcej, no możecie dać nas w komentarzu, bo nie wiem, co wy o tym całym eksperymencie sądzicie, czy zrobiliśmy go poprawnie, czy też nie. Czy wy również macie tego typu obserwacje na swoim koncie, to znaczy, że też wyświetlają wam się reklamy w kontekście tego, o czym rozmawiacie na co dzień po prostu, albo mówicie do siebie, też może taki być efekt. Jeżeli eksperyment wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i dajcie nam w komentarzu, co kolejnego moglibyśmy sprawdzić w tym właśnie klimacie. No i udostępniajcie film wśród swoich znajomych, bo może też mało osób na ten temat wie, a wypadałoby coś tam wiedzieć. Pamiętajcie też, że zarówno w przypadku telefonów z Androidem, jak i w przypadku iPhone'a macie specjalne opcje, gdzie możecie sprawdzić, co właściwie Google czy też Apple o was wie i po prostu dzięki temu możecie tam te dane na przykład chociażby wyczyścić albo po prostu no, być mniej więcej świadomym, jakie informacje posiadają na wasz temat te duże korporacje, bo można się przestraszyć, jak bardzo precyzyjne są w tych informacjach co do naszego wieku, stanu związku czy preferencji zakupów spożywczych chociażby. Także takie informacje tam się mogą znajdować. To wszystko możecie sprawdzić na swoich telefonach. To by było na tyle. Żegnam się z wami, no i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach na kanale Technostrefa. Na razie, pa, pa.